No, tym razem DVD nie zawiodło. A my będziemy chcieli zobaczyć reset, cybermachinę. Uwaga, świąteczna bomba cyber resetyczna. Podkładać tylko pod choinkę, super. Reset. Magazyn niekulturalny z cybertalerzykiem. Kupowaliście reset? Czytaliście? Dla mnie tam już było za kolorowo. Chciałem czytać o grach komputerowych, chociaż rzeczywiście pojawiały się tam też artykuły i o planszówkach, i o RPG-ach. Nie sprawdziłem stanu tej płytki, ale odpalmy. No i jest. Co my tu mamy? Demo gier, programy, sterowniki, patche, prezentacje, a tu jest podgląd. Zeldowe coś takiego. No dobrze, demo gier zostawimy sobie na później, zobaczymy programy. Bardzo wygodny i przydatny program do wspomagania pobierania plików z internetu. Zobaczmy. Get Right. Tak było. Tak było. Ale też mamy... Komunikator internetowy. Jeden z najpopularniejszych programów do komunikacji online. Tego programu też się używało. Polski program do pisania skryptów. JavaScript. Wygodna obsługa, wzorowana na Delphi. Duże możliwości. Winamp. Ho, ho, ho. WinZip. Yupi. Bardzo ciekawy program łączący w sobie wiele przydatnych funkcji. Yupi może służyć jako taryfikator połączeń internetowych i tak dalej. Dobrze, zapamiętajmy tego Winampa. Sterowniki. DirectX 7. Najnowsze sterowniki dla Windows, dla kart graficznych obsługiwanych, opartych na chipsetach. O, ciekawe. Modemy Pegasus. Nvidia, Viva TNT. Dobra, patrzę, zobaczymy. Do czego? No, proszę bardzo. I prezentacja. Magazyn No Name. Zobaczmy, co to jest nowy. Witamy w nowym numerze magazynu. Wrzesień był miesiącem jakże szeroko komentowanych wyrobów wyborów prezydenckich, panie Tomku. Dobra, mam wirtualny komputer numer 12. Max Payne. Ależ kiedyś to był czas, stron było bardzo dużo. Quake World. Dawka najnowszych modów i konwersji dla wszystkich miłośników gry Quake 3. Tak. Czyli to było tego. Mamy tutaj, kliknij, aby obejrzeć prezentację. No, zobaczymy, co to jest. Dobra. O, i koniec. No to jeszcze raz. To może... No Name. Okej. I co znowu? To nic, nie poddajemy się. Sterowniki, programy. Zainstalujemy Winampa. Czy chcesz na swoim komputerze? Chcę.
Zobaczymy, czy mamy jakieś MP3. Jak się okaże, że nie mamy. No dobra. Winamp. No i dobrze. Uwaga. Wszystko działa. No. Nie odnaleziono czegoś tam. Zobaczmy w takim razie, czy jeszcze mamy jakiś. Chociaż nie, na pewno nie ma MP3. Zajmijmy się demkami gier. Breakout. Dobrze. Druga część. Dobrze. Close Combat. Mamy. Oj Boże, Close Combat. Grałem bardzo dużo. Crime City, co to jest? Gra rozgrywa się w futurystycznym mieście. Gracz jako agent specjalny poruszający się zbrojnie latający pojazdem ma do wykonania szereg niebezpiecznych. Tak było. Tak, też się. Escape z małki i wyspy. No. Metal Gear Solid, Star Trek, Sydney. A co to jest? Prosta gierka prezentująca możliwość silnika graficznego zbliżającej się do czwartej odsłony The Settlers. Ha, 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 super. No i słuchajcie, to są dema wszystkich gier. Chodź tutaj, synku. Musimy jakieś demko zainstalować. Tak, żeby było, wiesz, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Może coś takiego. Star Trek, my jesteśmy fanami Star Wars. Mamy do wyboru naprawdę, naprawdę przebogaty zbiór bardzo ważnych gier. Instalujemy. Czy chcesz zainstalować na swoim komputerze? Tak, chcę. O, systematyczne uznanie. Przelew. Okej, okay, dobra. Dobra. Unzip. Słyszycie, jak czyta tę płytkę? Wiesz, że to był pierwszy? Przepraszam, komputer mamy. Tak, mama miała kompa. 95 być może rok i to była prawdziwa maszyna. Fantastyczna sprawa. Nie pamiętam, czy teraz ja ją jakoś upgrade'owałem. Być może coś tam włożyłem do środka. Ja widziałem jakiś papier tam. Tak. Papier? A nie, to papieru to nie, to papieru nie wkładałem. Mówię o częściach jakichś takich zamiennych. Kiedyś chyba chciałem włożyć lepszą kartę graficzną, ale coś mi się tam nie udało. Wiecie, tam były czasy takie, że... Czemu już nosił się tu będzie? Komputer? Słuchaj, ten komputer pozwala mi uruchamiać te płyty, które kiedyś próbowaliśmy wkładać tutaj do tych naszych laptopów i one nie działały. A to są płytki, kiedy... Zobacz, ta płytka jest z 98 roku. Ja w 98 roku, wiesz, ile miałem lat? Ja ci powiem, synku, ile ja mogłem mieć w 98 roku lat. 17? No, być może. Znaczy, do tej pory matematyki nie znam. W takim razie trudno powiedzieć, ile. A, o, wiesz.
No i co, zainstalowało się, tak? I start, dokładnie. Dokładnie tak. Spróbujmy grę odpa. Widzie. Welcome to Voyager L-Cars menu system. Przecież to jest, kurczę, patrzcie. Przecież to jest Quake. Nie, słuchajcie. Czekaj, mamy tak. Control lub myszka. Dobra, dobra, synku. Zrobimy escape. New game. No, nie będziemy świrować. Tutaj weźmiemy normal. Nasza to będzie. Tak, to jest nasze już. Możemy sobie wybrać i tak dalej. Chyba, Oto dobra, gdzie jest ta? też nasze. Tak. Dobra, jak tu włączyć? Tutorial. Aha, tu. Dobrze. Nie zauważyłem. No i popatrz, strzelamy się. To później go możemy odpalić. Tam nic nie ma, bo system postawiony od nowa. On Stardate 48315.6, the USS Voyager was transported beyond our control, 70,000 light years. Ojejku. Ensign, I've uploaded your mission objectives and tactical information. Review it now before proceeding. Aha. Niesamowite. Przecież to. Słuchajcie, ja nie grałem w tego Star Treka. No dobra, zróbmy coś takiego, że hop. Ojejku, ale tu już trudno przeczytać, co tu jest napisane. No i okaże się, że jestem takim zwykłym nubkiem. O, tu mamy coś. No, jak to było? Jakieś użycie, jak to tam było? Odpalimy. Tylko teraz gram w taką piękną gierkę. No, ale to jest. Aha, dobra. Oj, oj, oj. To jest Star Trek? Ciekawe, czy będziemy mogli go. Czego nie wiem, czego powiem, przy czym przynubiłem. Aha. Bardzo dobrze. No dobra, dawaj.
Ciebie też coś chroni, kolego? No przecież. Mogłem nie strzelać, tak? Oj, oj, oj. Dobra, naciska się i wtedy się używa. Dobrze, chłopaki. Co go tam chroni? No dobra, nie mogę kucnąć. Ojej. Dobra, to jest żenujące. Znaczy, gra jest na pewno dobra, tylko że ja nie potrafię w to grać. Ale tak, słuchajcie, szanujemy, to byliśmy tutaj na jakimś statku Star Trekowym. Obiecuję jeszcze sobie to zagrać, nie odinstaluję. No i dobrze. No to teraz może do Sydney pobiegniemy. No bo tego to nie chce mi się włączać. No dobra, przekonaliście mnie do tego. Przynajmniej włączymy. Oczywiście, że akceptuję. Dobra. Jeszcze przejrzyjmy reset. Grudzień 2000. Czyli 24 lata temu prawie. I płytka działa. Mamy Winampa. Sterowniki do tych wszystkich tego. Tutaj mamy tę prezentację. Oczywiście w takim wypadku płytka była przede wszystkim tylko dodatkiem. Tylko dodatkiem. Całość stanowiła rzecz, która jest na papierze napisana. O! Nie, no zobaczcie. Po polsku. Ale już coś skacze. Trzeba będzie popatrzeć w ustawieniach. Nie, ze starych, dobrych czasów. Dobrze. Jesteśmy. Och. Jeszcze raz. Opcje. Może zobaczymy, czy stąd będziemy mogli pozmieniać. Aha, coś naciskam i nie mogę. Dobra, to wyjdziemy na sekundę. Przerwij grę.
Złóż zamówienie telefoniczne. Składając zamówienie do końca 2000. Ach, nie przeczytaliśmy, ale to możemy sobie zatrzymać. Dobra, wczytuję menu. Jeszcze raz. Grafika. Aha, najniższa. Dobra. Wyłącz grę, wyłącz flary. Nie wiem, co to jest. Trzeba by było popatrzeć. System. Kurczę. Jeszcze raz. Tak szybko. A, tak samo. Zobaczymy autorów. Jakieś przegap okazji. Niskiej cenie 79 zł. Kurczę, słuchajcie. To jest przecież 79 zł. To jest malutko. Paweł Marchewka. Paweł Zawodny. Bardzo dobrze. Czyli mamy, nie pamiętałem, ale to jest polska gra. Już tata kończy. Oczywiście, że już kończy. Spójrzmy tylko, czy poprawiło się. No nie, nie poprawiło się lub już pojawia się tak zwany brak cierpliwości. Komputer dobry, ale we wszystko nie pogramy. Jeszcze zobaczmy, co jest bezpośrednio na płycie. No nie, nie, to tu. Otwórz. Ej, mamy tak. TXT, drivery, prezentacje, czyli sterowniki, oczywiście, programy, patrz. Dobra, mamy kilka demek, zobaczymy, ile one zajmują. 588 mega, a całość? $695, czyli upchnęli ładnie na płytce CD. Dziękuję.